Witam po raz kolejny. I co? Tak jak się spodziewałem, sprawa Stu zaczyna nabierać rozpędu. Wzięły się za to kanały komentarzy, ludzie się pozbierali, porobili research i zaczęły wychodzić coraz to lepsze rzeczy. Dokopali się do bardzo ciekawych informacji. I z tego, co można do tej pory wywnioskować, oczywiście żadnych dowodów nie ma i prawdopodobnie nie będzie, więc znajdą się pewnie ludzie, którzy uznają, że nic się nie stało. Ale okazuje się, że pan Stewart chyba nie był taki do końca święty. A co najciekawsze, do końca święty chyba nie był też pan Vardenga. Pan, który tak zawsze strzegł moralności, tak zawsze dbał o to, żeby ludzie, którzy zrobili coś złego, zostali napiętnowani, żeby wywlekać takie rzeczy na wierzch. Teraz jawnie siedział cicho. I jak się, no może nie okazuje, ale jak można usłyszeć od coraz większej liczby głosów, nie tylko on. Okazuje się, że o tej sprawie wiedziało bardzo, bardzo dużo osób. No ale jeśli sam szeryf milczy, no to kimże oni są, żeby cokolwiek mówić? Z jednym się muszę zgodzić z Vardengą, że po tym, co wyszło, to ludzie faktycznie powinni zmienić trochę zdanie o Fagacie. Tylko że kurwa na gorsze, bo z dziewczyny, która chciała ułatwić sobie życie, wykorzystać swoją urodę i pójść na łatwiznę, zdobywając sobie pozycję, w której nie będzie musiała chodzić do normalnej pracy, żyć normalnym życiem, stała się osobą, która broni bydlaka. I z głosówek, które wyciekły, jawnie wychodzi, że on po prostu przyszedł i wprost jej się do tego przyznał, bo bał się, że ta druga dziewczyna jej to po prostu powie, a ona dalej siedziała cicho. Mało tego, próbowała się potem zasłaniać jakąś NDA-ką, odwracać kota ogonem, powiedzieć, że to jednak nie było tak i go jawnie bronić. I to jest zabawne, bo jeśli chodzi o tę NDA-kę i o tego typu rzeczy, to chyba przecież, nie wiem, przestępstwo i to dosyć poważne, chyba zwalnia cię z takiej zmowy milczenia, z jakiegoś podpisanego papieru. Ale co do tego, co do przestępstwa, no to może być ciężko, bo w Polsce jest jak jest, takie rzeczy bardzo ciężko udowodnić. Nie jest powiedziane, że ta sprawa w ogóle nie rozejdzie się po kościach. Ja też nie wiem, ja też nie mam dowodów. Tylko że ja jestem człowiekiem, który lubi zadawać w takiej sytuacji pytania. Skoro nic się nie stało, to dlaczego Stewart zniknął z internetu? Dlaczego ta dziewczyna nagrywała jakieś płaczliwe instastories, ta cała sukanek? Dlaczego Fagata kilkukrotnie zmienia zdanie? Czemu pan Vardenga wiedział, a nie powiedział? Chociaż to już chyba jego nie pierwszy raz, gdy broni takiej osoby. Bo przecież taka niedawna sprawa z Leksiem. Jaki on to wtedy stał murem za tym człowiekiem? Jak bardzo przejebali wszyscy Konopa, bo użył słowa, do którego zabrakło mu 2 miesięcy. 2 miesięcy. Jakby to była wielka różnica. Słuchajcie, jak ktoś ma 14 lat i 11 miesięcy, to B, wtedy nie można. A jak ma 15 lat i 2 miesiące, to hulaj dusza piekła nie ma. Wtedy z taką dziewczyną można wszystko. Najlepiej kurwa do burdelu zamknąć. W ogóle kurwa to, co zrobił Leksiu, nie jest obrzydliwe, bo przecież kurwa 2 miesiące wcześniej ta dziewczyna skończyła 15 lat. Każdy, kto tak myśli, powinien się kurwa nad sobą troszeczkę zastanowić. Ale nad czym jeszcze się trzeba zastanowić, to jeszcze nie tak dawno szalony reporter mówił, że te wszystkie duże kanały na YouTubie, całe komentary i to wszystko robi sobie kółko wzajemnej adoracji, złapią się wszyscy za ręce i będą bronić wspólnych interesów. Wtedy każdy mówił, że jest odklejony, że na pewno tak nie będzie, że kto jak kto, ale Vardenga to by na takie coś nie poszedł. No a się okazuje, że co? Z kanałów komentarzy to chyba na pierwsze miejsce zaczyna się wysuwać Konopski, który pomimo tego, że jest jaki jest, czasem najpierw powie, potem pomyśli, ale koniec końców
Jeśli chodzi o tą sprawę z Leksiem, to według mnie od początku Konopski miał, kurwa, więcej racji niż ci wszyscy, co tego Leksia tak, kurwa, bronili. Bo słuchajcie, to, że coś jest zgodne z prawem, nie znaczy, że jest w porządku. Zgodnie z prawem to w niektórych krajach 60-letnie dziady biorą sobie, kurwa, 9-latki za żony i robią z nimi to, co robią. To nie znaczy, że to jest, kurwa, w porządku. Dlatego, że prawo mamy, jakie mamy, nie znaczy, że to, co się stało, jest okej i trzeba obok tego przejść obojętnie tylko dlatego, że ktoś, kurwa, nie wiem, się spóźnił o 2 miesiące. W każdym razie chyba już nie tylko kłopoty Stewarta, ale też kłopoty Wardęgi. Chociaż pewnie i tak się z tego wyślizga. Ten człowiek ma tak oddany fanbase, że ja nie wiem. Zresztą pod komentarzami do mojego poprzedniego filmu już widziałem, że pewnie miała 14, ale wyglądała na 19 i nie ma co się go czepiać. Ja naprawdę zaczynam się zastanawiać, na jakim ja, kurwa, świecie żyję. No nic. Mam nadzieję, że niedługo dowiemy się wszystkiego. Na razie.